Witam, dzień dobry. Jesteśmy na tegorocznych targach Agrytechnika w Hanowerze. Największej chyba wystawie, być może nawet i na świecie. Zapraszam Państwa na stoisko Pombrodnica oraz Krukowiak. W kilku zdaniach chciałem przekazać, co chcieliśmy Państwu zaprezentować. Przede wszystkim nasze największe opryskiwacze. Największy opryskiwacz zawieszany Heros ze zbiornikiem 1700 litrów. Dalej mamy opryskiwacze 8000 litrów z belką aluminiową. Mamy opryskiwacze 4200 litrów serii Goliath i mały akcent tego, co jeszcze robi Krukowiak, czyli maszyn niebieskich do cebuli, do ziemniaków. Kolejne maszyny to są maszyny należące do rodziny, do producenta Pombrodnica, wchodzące w skład grupy Krukowiak, czyli siewnik zbożowy Jota, agregaty, lekkie agregaty do uprawy pożniwnej typu Zeta, obok agregaty uprawowe, bardzo popularne w Niemczech, typu Sigma Plus. Fajny akcent, szczególnie dla klientów, którzy preferują rolnictwo ekologiczne, gdzie będziemy stosowali mniej środków chemicznych, żeby ta zdrowność była, żywność była zdrowsza. Mamy tutaj przedstawiciela grupy Gama. Są to agregaty do mulczujące, do takiej prostej uprawy pożniwnej, zwalczania chwastów. I przechodzimy do najbardziej znanych maszyn, czyli talerzówek. Tutaj pokazujemy Alfę H w szerokości 5 metrów. I tak naprawdę na samym początku naszego stoiska maszyna, która się cieszy wyjątkowym zainteresowaniem, jest to brona mulczująca, agregat mulczujący Alfa Mulch, zalecana do niszczenia resztek pożniwnych po kukurydzy i między innymi poplonów przed dalszą uprawą przez rolnika.